proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią mam niezwykły zaszczyt powitać wszystkich Państwa na wielkim święcie naszej uczelni, uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam in gremio wszystkich znamienitych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Witam wszystkich promowanych, ich promotorów oraz promowanych doktorów habilitowanych. Witam doktorów honoris causa naszej uczelni, pana profesora Jana Górskiego i pana profesora Mariana Szamatowicza. Witam dyrektorów szpitali, przedstawicieli mediów. Witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, nasza wspólnota akademicka spotyka się dziś na uroczystym posiedzeniu Senatu. To bardzo ważne, doniosłe wydarzenie na naszej uczelni. Okres podsumowania pracy naukowej, ale przede wszystkim to uroczystość wręczenia promocji doktorskich i habilitacyjnych. Są one dla Państwa radosnym zwieńczeniem wielu lat wytrwałej pracy, wyrzeczeń, osób promowanych, ale także ich rodzin. Pragnę podkreślić, że jesteśmy dumni z Państwa osiągnięć. To także dzięki Waszej pracy jesteśmy jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Aktualnie możemy pochwalić się sukcesami w najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych, The Times Higher Education oraz US News Best Global University Rankings. Nasza uczelnia została spozycjonowana w 11 setce w głównym rankingu The Times Higher Education. Ale co szczególnie istotne, zajmujemy 3 miejsce spośród uwzględnionych polskich uczelni. Zajęliśmy też 1 miejsce wśród wszystkich polskich uczelni w kategorii teaching oraz 2 miejsce w kategorii clinical and health. Nasz uniwersytet znalazł się także powyżej mediany w kategorii clinical medicine w rankingu US News, który uwzględnia 1750 najlepszych uczelni na świecie. W krajowym rankingu uczelni akademickich organizowanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą po raz kolejny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku awansował i zajmuje obecnie 21. pozycję. Co szczególnie ważne, nasza uczelnia zajęła 3 miejsce pod względem efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych na badania i rozwój oraz 5. miejsce w Polsce w kategorii efektywności naukowej. Szanowni Państwo, właściwe wykorzystanie potencjału naukowego i stworzenie możliwości dalszego rozwoju to zadania, którym należy sprostać w pierwszej kolejności, myśląc o rozwoju naukowym uczelni. Na naszej uczelni wykorzystujemy różne programy, granty, stypendia, staże naukowe, wizyty studyjne oraz inne formy wspomagające rozwój nauki, starając się stworzyć warunki sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Można stwierdzić, że dzisiejsza uroczystość stanowi potwierdzenie zdefiniowanych wcześniej priorytetów rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bowiem aktualnie na naszej uczelni zatrudnionych jest 301 samodzielnych pracowników nauki, z czego 135 z tytułem profesora i 166 stopniem doktora habilitowanego. Każdego roku zwiększa się także liczba doktorantów. Obecnie mamy ich blisko 300. Na koniec 2021 roku w szkole doktorskiej naszej uczelni kształciło się łącznie 130 doktorantów, w tym najwięcej 49 osób na roku pierwszym. Ponadto kontynuowane są studia doktoranckie, na których kształciły się 156 osób na 3 naszych wydziałach. Kolejnych 36 doktorantów studiowało na krajowych międzysektorowych studiach doktoranckich, międzynarodowych studiach doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych oraz międzynarodowych interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki. Szanowni Państwo, jesteśmy szczególnie dumni z faktu, że badania naukowe naszych pracowników owocują licznymi, bardzo dobrymi publikacjami.
W 2021 roku nasi naukowcy opublikowali 872 prace, które zostały zarejestrowane w prestiżowej bazie Web of Science Core Collection o łącznej wartości impact factor 3500. O wysokiej jakości naszych publikacji świadczą też wartości cytowań. W 2021 roku publikacje z afiliacją UMB były cytowane blisko 20 tysięcy razy, co jest liczbą dwukrotnie wyższą w porównaniu do roku 2018, a dziesięciokrotnie wyższą w porównaniu do roku 2008. Mamy nadzieję, że ten niesamowity wzrost jakości naszych publikacji zostanie w dalszym ciągu utrzymany. Sugerują to dane także z pierwszych 5 miesięcy obecnego roku. 440 publikacji zarejestrowano w bazie Web of Science o łącznej wartości impact factor blisko 1700. Należy też podkreślić, że wydawane przez uczelnię czasopismo Advances in Medical Sciences uzyskało w bieżącym roku najwyższy w historii impact factor 3,287. Poziom badań naukowych uzależniony jest także od dodatkowych funduszy zewnętrznych, jakie pozyskuje uczelnia. Pragnę podkreślić, że obecnie realizujemy 14 dużych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych na ogólną wartość blisko 300 milionów złotych. Ze środków budżetu państwa, Agencji Badań Medycznych otrzymaliśmy kwotę ponad 10 milionów złotych na utworzenie wysokospecjalistycznego ośrodka wsparcia badań klinicznych. Celem tego projektu było stworzenie, uruchomienie OWBK na naszym uniwersytecie, w tym ośrodka wczesnych badań klinicznych. Otwarcie ośrodka odbyło się przed tygodniem i rozpoczynamy już realizację szeregu nowych badań. Nowoczesne badania powstaną też w ramach projektu Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej, spersonalizowanej, który jest współfinansowany ze środków unijnych będących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość tego przedsięwzięcia to 172 miliony złotych. Wierzymy, że projekt ten przyczyni się do wzrostu innowacyjności całego regionu, wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami i podniesienia jakości badań naukowych w dziedzinie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny spersonalizowanej. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje obecnie 62 projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, Funduszy Komisji Europejskich, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki o łącznej kwocie blisko 104 milionów złotych. W bieżącym roku nasza uczelnia pozyskiwała 8 nowych projektów o wartości blisko 5 milionów złotych. Realizowaliśmy też granty dotyczące zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia, między innymi dotyczące prac nad stworzeniem dwujęzycznego polsko-angielskiego systemu oznakowania kampusu UMB, zakupu dostępu do anglojęzycznych platform edukacyjnych czy modernizacji anglojęzycznej strony uczelni. Warto dodać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest dotychczas największym beneficjentem flagowego programu NAWA – Welcome to Poland – wśród wszystkich polskich uczelni. W ramach 4 naborów do programu nasza uczelnia otrzymała środki na realizację 8 projektów o łącznej kwocie 3,3 miliona złotych. Szanowni Państwo, dla rozwoju nowoczesnej, ambitnej uczelni ważne jest, aby każdego roku zwiększało się jej grono pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy podnosząc swoje kwalifikacje, podnoszą jednocześnie prestiż szkoły wyższej. Dzisiejsze święto jest niezwykłe, bowiem z powodu panującej pandemii łączy uroczystości nadania stopni doktorskich oraz wręczenia aktów potwierdzających uzyskanie stopni doktora habilitowanego w okresie ostatnich 2 lat. Cieszymy się, że tak dużo Państwa jest tutaj dzisiaj na sali. W latach 2020-2022 159 osób uzyskało stopień doktora nauk, 35 stopień doktora habilitowanego, czyli prawo do samodzielnego nauczania i prowadzenia badań naukowych. Z przyjemnością informuję również, że 19 nauczycieli akademickich naszej uczelni w tym okresie czasu otrzymało tytuł profesora. Z wielką satysfakcją wymienię teraz ich nazwiska. Tytuł profesora w 2020 roku uzyskała pani profesor Monika Karczewska-Kupczewska, pani profesor Agnieszka Tycińska, pan profesor Napoleon Waszkiewicz, pani profesor Anna Tomaszuk-Kasberuk,
pan profesor Tomasz Hryszko. W 2021 roku tytuł profesora otrzyma pani profesor Agnieszka Błachnio-Zabielska, pan profesor Hady Razak-Hady, pan profesor Adam Hermanowicz, pan profesor Paweł Knap, pan profesor Sławomir Ławicki, pani profesor Bożena Mikołuć, pani dziekan, pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska, pan profesor Piotr Myśliwiec, pani profesor Ewa Sierko, pan profesor Sławomir Szajda, pani profesor Zeta Wojszel, pani profesor Marta Płońska-Brzezińska i pan profesor Adam Górski. W 2020 roku tytuł profesora otrzymała pani profesor Ewa Matuszczak i pan profesor Marek Szczepański. Bardzo proszę o nagrodzenie brawami naszych profesorów. Drodzy promowani, uniwersytet to przede wszystkim akademicka wspólnota. To przestrzeń, w której wiedza i doświadczenia spotykają się z ambicjami i marzeniami kolejnych pokoleń. Wartości etyczne, wysokie standardy rzetelności i etyki naukowej to podstawy dobrych praktyk w pracy badacza. To także nieodłączny atrybut pracy naukowej. Życzę Państwu, aby zachowanie tych reguł było podstawą osobistych karier, a zarazem przyczyniło się do dalszego rozwoju naszej Alma Mater. Jesteście wspaniałą wizytówką uczelni i inspiracją dla innych. Dzisiejszy dzień to wielkie święto każdego z Was. Gratulujemy Wam wielkiej determinacji i uporu w pracy naukowej oraz osiągniętych sukcesów. Dziękujemy Państwa bliskim za wsparcie okazane Wam podczas wykonywania tej trudnej pracy. Dziękuję i gratuluję promotorom, promowanym, ale także właśnie promotorom, którzy w dużym stopniu wspierali Waszą ciężką pracę. Mam szczerą nadzieję, że ten wspólny wysiłek będzie doskonałą okazją do zacieśnienia współpracy, która zaowocuje dalszymi badaniami i projektami. Życzę Wam siły i wytrwałości oraz nieustającej pasji do nauki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Magnificencjo. I proszę teraz kolejno dziekanów Wydziału Lekarskiego, potem Wydziału Farmaceutycznego, a następnie Wydziału Nauk o Zdrowiu o wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym. Na początek proszę panią dziekan profesor Irinę Kowalską o wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym Wydziału Lekarskiego z oddziałem stomatologii i oddziałem nauczania w języku angielskim. Szanowni Państwo, wszystkie dyplomy, które będę miała zaszczyt wręczyć, związane z uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, będą w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. I tak, stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Izabela Bialuk. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Monika Aldona Chorąży. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Urszula Daniluk. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Diana Anna Dmuchowska.
Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Justyna Dunaj. Stopień doktora habilitowanego uzyskał pan Andrzej Józef Eliaszewicz. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Dominika Giżycka. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Katarzyna Kapica-Topczewska. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Joanna Konopińska. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Olga Martyna Koper-Lenkiewicz. Stopień doktora habilitowanego uzyskał pan Przemysław Rafał Pawłowski. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Maria Magdalena Tomasiak-Łozowska. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek. Stopień doktora habilitowanego uzyskała pani Beata Żelazowska-Rutkowska. Gratulujemy państwu serdecznie i proszę teraz dziekana profesora Wojciecha Miltyka o wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Dyplom doktora habilitowanego otrzymuje Grażyna Ewa Będkowska. Państwo, przechodzimy do wręczenia dyplomów habilitacyjnych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne. Dyplom doktora habilitowanego otrzymuje pani Anna Gromotowicz-Popławska. Dyplom doktora habilitowanego otrzymuje pani Justyna Magdalena Hermanowicz.
dyplom doktora habilitowanego otrzymuje Bartłomiej Grzegorz Kałaska. Proszę teraz dziekana profesora Sławomira Ternikowskiego o wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dyplom doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Krystyna Kowalczuk. Dyplom doktora habilitowanego nauk o zdrowiu w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu otrzymuje pani Barbara Jankowiak. Dyplom doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje Katarzyna Maria Trelikowska. Dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Jolanta Sawicka-Powierza. Dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Marek Niczyporuk. Dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Piotr Jakubów. Szanowni Państwo, teraz nastąpi promocja doktorów nauk. Prosimy pana dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, profesora Sławomira Ternikowskiego o przeprowadzenie przysięgi. Zapraszam również pana rektora, a państwa proszę o powstanie. Doktorande and doctorandi clarissimi. Superatis cum laude examinibus, qua lege constituta sunt ad explorandam doctrinam eorum, qui doctoris nomen en honores consequi student adistis nos ut vos eo honore, quem appetistis in hoc solemni consensu ornaremus. Sed prius fide est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinebitis, et nos fore vos superamus. Spondebititis igitur,
primum vos universitatis in qua summum in vestris disciplinis gradum ascenderitis, piam puerpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes quad poteritis audituros. Dein honorem eum quem in vos conlaturi sumus integrum in columne quae servaturos, neque inquam pravis morbis aut vitae infamia cumaturos. Postremo versatum disciplinarum studia impregio labore culturas et proveturos non sorditi lucri causa, nec ad vanam captam gloriam, sed quo magis veritas propagatur, et lux eius. Qua salus humani generis coniterum clarius effulgat. Hec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac policebimini. Itaque iam nihil impedit quo minus honores quos obtinere cupitis vobis impertiamus. Proszę pozostać jeszcze w pozycji stojącej dla podtrzymania tej doniosłej, uroczystej chwili. Usłyszymy teraz hymn Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w wykonaniu naszego chóru pod dyrekcją docent Anny Moniuszko. Tam, gdzie Podlasia zielone serce bije, idzie Branicki pałac dumnie trwa, uczelnia nasza od wielu lat żyje i szczytne cele w swym działaniu ma. Medyczna uczelnia to kadra rzetelna, kształci medyków, wysyła ich świat, a zdrowie pacjenta to dla nich święta. Hipokratesa szanują robotna. W mieście, gdzie planty i gdzie kościuszki rynek uczą w cierpieniu ludziom pomoc nieść. Tutaj wydziały i kliniki słynne skażą jak czyny przekuć mądrą treść. Medyczna uczelnia to kadra rzetelna, kształci medyków, wysyła ich świat, a zdrowie pacjenta to dla nich rzecz święta. Hipokratesa dziękuję bardzo. Prosimy teraz panią dziekan Irinę Kowalską o wręczenie dyplomów doktorom Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Szanowni Państwo, analogicznie jak w przypadku nadania stopnia doktora habilitowanego, nadanie stopnia doktora odbędzie się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Także te dyplomy będę miała zaszczyt wręczyć. I tak, stopień doktora nauk medycznych uzyskała pani Angelika Biełach-Bazyluk. Promotorem w rozprawie była pani docent Edyta Zbroch.
Stopień doktora nauk uzyskuje pani Dagmara Bogdanowska-Harkiewicz, promotor w rozprawie pan docent Jarosław Daniluk. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Karol Borawski, promotor w rozprawie pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Katarzyna Krawczuk, promotor w rozprawie pani profesor Anna Moniuszko-Malinowska. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Beata Chrzanowska-Grenda, promotor w rozprawie pani profesor Alina Bakunowicz-Łazarczyk. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Katarzyna Powierza, promotor w rozprawie pani profesor Alina Bakunowicz-Łazarczyk. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Maria Magdalena Szwajkowska, promotor w rozprawie pani profesor Alina Bakunowicz-Łazarczyk. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Marcel Piotr Czajkowski, promotor w rozprawie pani profesor Teresa Sierpińska. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Marcin Filimoniuk, promotor w rozprawie pani profesor Anna Niemcunowicz-Janica. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Marta Flisiak-Jackiewicz, promotor w rozprawie pan profesor Dariusz Lewenstein. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Natalia Kopiczko, promotor w rozprawie pan profesor Dariusz Lewenstein. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Krzysztof Gorbacz, promotor w rozprawie pan docent Tomasz Łysoń.
Stopień doktora nauk uzyskuje pani Małgorzata Jacewicz-Święcka, promotor czytająca. Stopień doktora nauk uzyskuje Anna Krętowska, promotor w rozprawie czytająca. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Paulina Kiluk, promotor w rozprawie pani docent Anna Baran. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Julita Anna Krachel, promotor w rozprawie, pani docent Anna Baran. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Julia Maria Nowowiejska, promotor w rozprawie, pani docent Anna Baran. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Katarzyna Natalia Klimiuk, promotor w rozprawie, pani docent Katarzyna Socha. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Ewa Komorowska-Wojtunik, promotor w rozprawie, pan profesor Hady Razak Hady. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Anna Jadwiga Kondrat, promotor w rozprawie, pani docent Małgorzata Pawińska. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Monika Konopka-Filipow, promotor w rozprawie, pani profesor Ewa Sierko. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Dorota Kozłowska, promotor w rozprawie, pani docent Hanna Myśliwiec. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Magda Marek-Safiejko, promotor w rozprawie, pani docent Hanna Myśliwiec.
Stopień doktora nauk uzyskuje pani Edyta Krzyżanowska-Grycel, promotor w rozprawie pani profesor Halina Car. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Małgorzata Barbara Łukasik, promotor w rozprawie pani docent Joanna Reszeć-Giełażyn. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Izabela Popławska, promotor w rozprawie pani docent Joanna Reszeć-Giełażyn. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Hanna Danuta Nosek, promotor w rozprawie pani docent Katarzyna Taranta-Janusz. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Tymoteusz Marek Pietrewicz, promotor w rozprawie pani profesor Ewa Olszewska. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Aleksandra Maria Polak, promotor w rozprawie pani docent Agnieszka Adamska. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Artur Krzysztof Rycyk, promotor w rozprawie pani docent Beata Cudowska. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Angelika Buczyńska, promotor w rozprawie pani docent Monika Zbucka-Krętowska. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Emil Saed, promotorem w rozprawie pani profesor Zofia Mariak.
Stopień doktora nauk uzyskuje pani Natalia Anna Sołowianowicz. Promotor w rozprawie pani profesor Barbara Bień. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Michał Szamatowicz, promotor w rozprawie pan profesor Sławomir Wołczyński. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Maria Stachelska, promotor w rozprawie pan profesor Sławomir Wołczyński. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Klaudia Stolsztener, promotor w rozprawie pan profesor Adrian Chabowski. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Emilia Szumska, promotor w rozprawie pani docent Dorota Roszkiewicz. Stopień doktora nauk uzyskuje pan Przemysław Bożydar-Święcki, promotor w rozprawie pani docent Anna Lisowska. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Marta Tarasiewicz, promotor w rozprawie pan docent Adam Lemancewicz. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Dorota Toliczenko-Bernatowicz, promotor w rozprawie pani profesor Ewa Matuszczak. Stopień doktora nauk uzyskuje pani Justyna Żółtko-Szydłowska, promotor w rozprawie pan profesor Jacek Borawski. Prosimy teraz pana dziekana profesora Wojciecha Miltyka o wręczenie dyplomów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.
Stopień doktora nauk medycznych otrzymuje Edyta Andruszkiewicz-Botulińska. Promotorem jest pani doktor habilitowana Anna Galicka. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pani Natalia Anna Matwiejczuk. Promotorem jest doktor habilitowana Anna Galicka. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje Dorota Dąbrowska-Zagroba. Promotorem jest pani profesor Ewa Jabłońska. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pani Natalia Domian. Promotorem w procedurze jest pani profesor Irena Kasacka. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pan Michał Niezgoda. Promotorem jest pani profesor Irena Kasacka. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pani Paulina Nowińska. Promotorem jest pani profesor Irena Kasacka. Gratuluję. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pani Agata Gołaszewska. Promotorem jest doktor habilitowany Tomasz Rusak. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pani Monika Kloza. Promotorem jest doktor habilitowana Hanna Kozłowska. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pani Sara Julita Pączek. Promotorem jest doktor habilitowana Marta Łukaszewicz-Zając.
dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pani Agnieszka Wróbel. Promotorem jest doktor habilitowana Danuta Drozdowska. Dyplom doktora nauk farmaceutycznych otrzymuje pani Krystyna Joanna Gromkowska-Kępka. Promotorem jest doktor habilitowana Renata Markiewicz-Żukowska. Dyplom doktora nauk farmaceutycznych otrzymuje pan Wojciech Szymanowski. Promotorem w rozprawie jest profesor Anna Bielawska. Prosimy teraz pana dziekana profesora Sławomira Terlikowskiego o wręczenie dyplomów doktorom Wydziału Nauk o Zdrowiu. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pan Mariusz Celiński. Promotor rozprawy pan docent Mateusz Cybulski. Dyplom doktora nauk medycznych otrzymuje pani Ewelina Chlińska-Kopko, promotor pan profesor Sławomir Dobrzycki. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Sylwia Chludzińska-Kasperuk, promotor rozprawy pani docent Jolanta Lewko. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Marta Jakoniuk. Promotor rozprawy pan docent Jan Kochanowicz. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Anna Małgorzata Jurczuk, promotor rozprawy pan docent Zbigniew Kamocki.
Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pan Artur Andrzej Kanteluk, promotor rozprawy pani profesor Elżbieta Krajewska-Kułak. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Edyta Kierczuk, promotor pani profesor Elżbieta Krajewska-Kułak. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Dorota Koncewicz, promotor pani profesor Elżbieta Krajewska-Kułak. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Magda Orzechowska, promotor pani profesor Elżbieta Krajewska-Kułak. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Ewelina Maria Sobolewska, promotor pani profesor Elżbieta Krajewska-Kułak. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Agata Krajewska, promotor rozprawy pani profesor Alina Kułakowska. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Klaudia Kurowska, promotor pani docent Joanna Śmigielska-Kuzia. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Dorota Ługowska, promotor pani profesor Zofia Mariak. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Andrzej Malinowski, promotor rozprawy pani profesor Małgorzata Mrugacz.
Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Katarzyna Pawłowicz, promotor rozprawy pan profesor Napoleon Waszkiewicz. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Dorota Elżbieta Piotrowska, promotor rozprawy pan docent Robert Milewski. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Magdalena Elżbieta Róg-Makal, promotor rozprawy pani profesor Hanna Bachurzewska-Gajewska. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pani Paulina Małgorzata Sienicka, promotor rozprawy pani docent Sylwia Chojnowska. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauki medycznej i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Joanna Smarkusz-Zarzecka, promotor rozprawy pani profesor Lucyna Ostrowska. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Krzysztof Struniawski, promotor rozprawy pani profesor Pachurzewska-Gajewska. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Kamila Szałwińska, promotor rozprawy pani docent Anna Witkowska. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Beata Barbara Szendlak, promotor rozprawy pani docent Grażyna Iwanowicz-Palus. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pan Adrian Święcicki.
Święcki, przepraszam bardzo. Promotor sprawy pani docent Elita Rysiak. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymuje pan Mariusz Wojciuk, promotor rozprawy pani profesor Kurliszyn-Moskal. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Joanna Zabłocka. Promotor rozprawy pan profesor Wojciech Kułak. Dyplom doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Dominika Maria Ziembicka, promotor rozprawy pani profesor Ludmiła Marcinowicz. Dyplom doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymuje pani Beata Józefa Żółkiewska, promotor rozprawy pani docent Grażyna Iwanowicz-Palus. Bardzo dziękuję magnificencjo, dziękuję pięknie dziekanom i proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela promowanych doktor habilitowaną Jolantę Sawicką Powierzę, aby podzieliła się z nami tą falą dobrych, pozytywnych emocji. Magnificencjo rektorze, państwo prorektorze, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo. Doktorat jest początkiem przygody z nauką, jest pierwszym stopniem naukowym, który otwiera drzwi do świata zawodowej nauki. Prace doktorskie są owocem wysiłku samych autorów, ale również ich promotorów. Bo cytując słowa Alberta Einsteina, wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości. Kolejny stopień w karierze naukowej, habilitacja, to wielki zaszczyt, moment naukowego usamodzielnienia, symboliczne przyjęcie do wspólnoty uczonych. Znaleźliśmy się tutaj wiedzeni ambicją, potrzebą poznawania nowego, poszukiwania naukowej prawdy. Prowadzili nas nasi mentorzy, którzy wcześniej prowadzeni byli przez swoich nauczycieli. Świadomość długiego łańcucha tych, którzy byli przed nami, dobitnie uzmysławia, iż stopień naukowy to także wielkie zobowiązanie związane z nauką i jej budowanym przez pokolenia etosem. Ideałem wiedzy powiązanym z dążeniem do prawdy,
uznaniem, że wartość badań nie może być determinowana miejscem, czasem ich wykonania czy osobą autora. Naszym zobowiązaniem wobec kolejnych pokoleń jest też kształcenie nowych, młodych kadr i zaszczepienie im ciekawości świata. Bo jeszcze raz cytując słowa Alberta Einsteina, najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u źródeł prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Każdy z nas na swojej drodze do celu spotkał mistrzów, przeczytał mądre książki, prowadził wymagające różnych zabiegów badania. Pomagali nam przyjaciele i ludzie dobrej woli. Pragnę złożyć w tym miejscu głębokie podziękowania Jego Magnificencji rektorowi, wszystkim profesorom, promotorom i opiekunom, recenzentom, wydawcom, pracownikom administracji i wszystkim osobom, które nas wspierały na każdym etapie postępowania awansowego. Chcę także serdecznie podziękować naszym rodzinom i przyjaciołom, bo bez ich wyrozumiałości i wsparcia nie byłyby możliwe nasze osiągnięcia. I życzę nam wszystkim, by w dzisiejszym świecie zdominowanym przez prawo do wszystkiego zawsze trwało w nas poczucie dobrze spełnionego obowiązku, aby nasi mistrzowie byli z nas dumni i abyśmy umieli zainspirować kolejne pokolenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tak miłe i ważne słowa. Szanowni Państwo, w tym radosnym nastroju Państwo dzisiaj odebraliście dyplomy. Niektórzy już dosyć długo, dawno temu obronili swoje prace doktorskie i otrzymali stopnie doktora habilitowanego, ale myślę, że ten dzień dzisiejszy to jest ważny dzień. Jest to dzień podkreślający wagę tego wydarzenia. Odbywa się to właśnie na posiedzeniu Senatu, także raz jeszcze wszystkim promowanym gratuluję rodzinom, no i życzę wszystkim, żeby dalszych sukcesów, ale także spełniania tych marzeń zawodowych i osobistych. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim za przybycie. Mam nadzieję, że nie było zbyt długo, bo baliśmy się, czy damy radę wszyscy, ale chyba nikt łącznie z rektorem nie stracił przytomności, także dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo Państwu jeszcze raz serdecznie gratulujemy, ale żeby uwiecznić Państwa radość i zapisać ją na kartach naszej Alma Mater, to teraz dwie ważne jeszcze ceremonie. Możecie Państwo podrzucić birety, zaraz to zrobimy, a potem zrobimy jeszcze wspólną fotografię. Czy wszyscy są gotowi do podrzucenia biretów? Proszę spokojnie, tak, zdjąć je z głowy. Przypominam o naszych pięknych żyrandolach, żebyśmy nie potrzebowali drabiny do zdjęcia tychże biretów. I na trzy. Kolega Zbyszek jest już gotowy. I na trzy polecą birety w górę, a Państwa proszę wtedy o promieniste uśmiechy i radość, entuzjazm. Jeden, dwa, trzy. Brawo! Wyszło świetnie, doskonale. I teraz Zbyszku, jak ustawimy Państwa do zdjęcia pamiątkowego jeszcze?